Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Weaver, a to jest kolejny odcinek gry Obduction. I dzisiaj rozpoczniemy sobie od tego, że zainteresowała mnie trochę bardziej ta maszyna, więc postanowiłem tutaj odczytać Wam notatkę, instrukcja. Wielofunkcyjny panel kontrolny Villenów. To panel kontrolny dostarczony nam przez Villenów, choć sami do sterowania swoimi systemami używają wokalizacji. Przygotowali te panele, by przedstawiciele innych gatunków mieli choćby organiczny dostęp do ich technologii. W razie problemów zwróć się z prośbą do Notch. Zapamiętać, podstawą systemu liczbowego Villenów jest cyfra 4. Aby utworzyć Villenowe cyfry, wystarczy przeciągnąć od jednej kropki do drugiej, przeciągnąć między połączonymi kropkami, aby je rozdzielić. Standardowy panel zawiera 5 cyfr, ale używane są też panele jednocyfrowe. Aby symulować panel jednocyfrowy, należy korzystać tylko z pierwszej cyfry, od 0 do 3. Wszystkie panele automatycznie poprawiają błędnie wprowadzone cyfry. Więc jakieś tam uproszczenie dlatego. No i mamy tutaj tak jakby opisane warianty. I możemy sobie je wypełnić liczbami. A więc możemy spróbować sobie, na przykład zróbmy sobie te pierwsze dwa albo trzy i zobaczymy, jakie będą liczby. Czyli tak, czyli jeżeli przyciągniemy chyba te dwa. To jest jeden. Chyba, chociażbym sobie nie dał głowy za to uciąć. Zobaczmy drugą. Dobra, czyli ten. Czyli coś w tym stylu. Okej. Okay. No jest dwójka. Czyli tu powinna być trójka w takim razie. Czyli połączone te dwa. Ten nie, ten też nie, ten. I no. Działaj, ty brzydki panelu. I ten. Nie, to jest dziewiątka. Czyli 1, 2, 9. Aha. 1, 2, 9, a w takim razie zobaczmy sobie jeszcze tą kombinację. Czyli tu przerwiemy. No. No halo. Coś mi panel nie chce działać. Czyli to tu i to tutaj, tak? No. To jest 5. No dobra, w takim razie w sumie to nie wiadomo, o co chodzi. Ale na razie to możemy sobie zostawić. I w tym momencie pójdziemy sobie do tych drzwi. Takie tajemnicze drzwi z takim zamkiem cyfrowym. Tam postaramy się wpisać kod, który znaleźliśmy, znaczy w sumie do którego była podpowiedź, żeby użyć takiego kodu, który jest odwrotnością adresu Farley. Więc to sobie zaraz sprawdzimy, czy to tutaj. Dopóki co nie znalazłem żadnego innego miejsca, gdzie jakikolwiek kod możemy wpisać, więc załóżmy, że to tu. Zobaczmy na zdjęcia. Ok, mamy 6341. 6341. 6341. Czyli 6, 3, 4, 1. No i bingo. Drzwi otworzone. A, dobra, jesteśmy. No właśnie, dlatego ten kod mógł tutaj pasować, bo tu jest tak naprawdę ten dom Farley. I zobaczymy, zaraz sobie eksplorujemy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Mamy kolejny jakiś notatnik. Zobaczymy, ile tutaj zapisków.
Okej, okay, witaj w Hunrat. Podziel się z nami informacjami na swój temat, abyśmy mogli poznać cię trochę lepiej. Imię i nazwisko, data przybycia, proszę zapisać rok 4 cyframi, miejsce pochodzenia, kraj i miasto, okoliczności i uprowadzenia. Proszę podać zauważone zagrożenia. Opróżnione, zapisano tu jakieś daty dziwne. Mamy tak, Samuel przybył w styczniu 2017 roku z Madagaskaru. Właśnie przybyłem i jechałem moją dostawczą ciężarówką, ale wtedy według wybrzeża na południe od Manakany. Pamiętam, że zmyto mnie i pojawiło się nasiono. Zmyto, nie wiem, kurde, no nie... Nie umiem tego za bardzo rozczytać. Mężczyzna 61 lat i tu jest jakiś 15257, to jest chyba jakiś zapis daty. Kolejna osoba, 1942, czyli widzimy strasznie duży rozstrzał między tymi osobami. Ostatnie co pamiętam to potężny huk, gdy ukrywałem się w piwnicy opuszczonego budynku. Biegłem w stronę jasnego światła na klatce schodowej. 1988 z Meksyku. Pani Maria, byłam na swojej łodzi podczas silnego sztormu. I tyle. Marzec 2042, ok, czyli mamy takie powiedzmy info, że te osoby z różnych okresów tutaj przybyły. Stany Zjednoczone Ameryki. Zjeżdżałem na nartach na Mount Wood. Mężczyzna 37 lat, 1600, znaczy 16 tysięcy. A tu mam 15 tysięcy. Aha, czyli tak jakby w chronologii oni przybyli. Czyli widzimy, że osoby, które przybyły na przykład z roku 2017, przybyły wcześniej od osób, które przybyły z 1942, czy chociażby z 1988. No i ten gość tutaj, bodajże gość, przybył jako ostatni i przybył z 2042 roku. No to ciekawostka. Również karty, jakieś żetony do gry w pokera. Okay, czyli mam to nagranie, które słyszeliśmy na samym początku. Jakie ciekawe, przed czym nas to ocaliło. September 3rd, 1995. I was down by the river. I was hiking in the desert.
in the park with my grandson. I looked up and saw a brilliant flash of light. Exploded in the sky. The light it flew into the clouds and behind the trees and it disappeared. I looked around and, to see if there was anyone around. See if anyone else had seen what I had seen. There was no one around. They all saw it too. Mom definitely saw it. Well, it was just beautiful. There was something calming about it. Yeah, God, I don't mind telling you, I was kind of freaking out. I tried to follow it, studying it, look at it. Wanted to see it again. I came to a place where it had disappeared. Overlooked, but I found nothing. And it streaked through the sky again. It seemed like it was looking for something. Or looking for someone. And then it found me. And it found me. Found me. Ciekawa historia. Bardzo ciekawie przedstawiona. Pytanie, czy... Raczej nie możemy już nic nagrać. Dobra, więc to zostawimy. Okay, mamy lewitującą kasetę. Mamy jakiegoś dziwnego misia. Chyba koala. Trochę rysunków. I raczej wszystkie są przerażające. A, tu mamy... jakiś obrazek, tu mamy jakąś mapę. Tutaj jest ta szyszka dziwna. Serce, ziemia, Soria. Jakieś cztery, jakieś różne... takie planety chyba? Co to za wskazówki są w ogóle? Okej. Okay. Para nasion. Poszukiwanie planet o podobnych atmosferach. Aha, czyli dlatego może możemy... czyli może dlatego potrafimy oddychać w tych warunkach, mimo tego, że ta kupuła została zniesiona. No, to by troszeczkę tłumaczyło. Okej, okay. Czyli tak, poszukiwanie planet o podobnych atmosferach, wymiana jako trójka. Drzewo wyrasta z nasiona, też z pytajnikiem. Co się stanie, gdy drzewo wyda owoce? Dokąd trafimy? Do domu? Kiedy? Może? Zginiemy. Więcej par nasion, rozrzucone po wszechświecie. Dlaczego rozrzucone? No właśnie, czemu są rozrzucone? Kto je rozrzuca? Złożenie... serca. Serce połączone. Ścieżka otwarta, gdy dojrzeje. I spotkanie czterech raz. Okej, okay, czyli jakieś cztery razy są. Tu jest jakieś serce. Tu są jakieś w ogóle cztery planety. No, na razie ten schemat dużo nam nie wytłumaczy, ale myślę, że może być przydatny na przyszłość. Może nam coś rozwieje jakieś wątpliwości. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Enter Canyon. Aha, czyli taka mapa ogólnie okolicy. Jakaś tablica. Coś tu na tablicy jest. Okej, jest 15. Co ta 15 nam może tutaj powiedzieć? Za bardzo nie wiem. Okej, coś mamy zaznaczone tutaj na środku. Tylko pytanie... tylko pytanie co? No i mamy ładny cień. Całkiem ładna babeczka z nas. Dobra, w takim razie zobaczymy. On to jeszcze coś... coś chyba jest. Jakiś drugi slajd. O! Więcej kropek. Dobra.
Okej, to wygląda na... Okej, to mi wygląda na tą maszynę, tak jakby było połączone te kropki. Walniemy sobie zdjęcie. Tutaj też sobie zrobimy zdjęcie. No, wyłączymy. No i pytanie, czy ta piętnastka nam się do czegoś przyda. No, na pewno gdzieś tam trzeba mieć to na uwadze, że taka wskazówka się pojawiła. No i widzę, że mamy kolejne notatki, więc zabieramy się za czytanie. Okej, mamy, co tu mamy? Informacje nasiona. O, Jesus, serio. Dobra, co my tu mamy? Nasiona ambasadorskie. Nasiona ambasadorskie po raz pierwszy opisano około 150 ziemskich lat temu. Jeśli drzewo jest zdrowe, pojawiają się co 400 dni. Naturalna wymiana następuje między parą nasion, które, jak teraz wiemy, upadły w tym samym czasie. Ze zdrowych drzew w sparowanych strefach. Gdy oba nasiona zostaną dotknięte przez przedstawiciela mieszkańców danej sfery, następuje wymiana. Ambasador trafia do sparowanej sfery. Miejsce wymiany określa położenie pary nasion. Po pierwszej wymianie nasiona błyskawicznie odzyskują energię, co umożliwia szybki powrót. Pierwsze spotkanie było bardzo intensywne i oczywiście bardzo krótkie. To było wielkie zaskoczenie zarówno dla nas, jak i dla mufangów. Z upływem czasu okres ładowania nasion wydłuża się, co wymusza dłuższe wymiany. Nasiona kolekcjonujące. Każdy przybysz jest zaznajomiony z nasionami kolekcjonującymi. Jasne światło, które przyciągnęło naszą uwagę tuż przed tym, jak zostaliśmy tu przeniesieni, było emitowane przez jedno z nich. Nowo przybyli nie wiedzą za to, że nasiona kolekcjonujące, tak jak wszystkie inne, pojawiają się parami. Gdy z drzewa spada nasiono kolekcjonujące, oznacza to, że jak jego bliźniak rozpoczął poszukiwanie nowej istoty. Poszukiwania mogą trwać kilka godzin lub nawet kilka lat. Po natrafieniu na odpowiednią sytuację, naturalne zagrożenie życia, nasiono aktywuje się i wymienia mniejszą, choć nie ma jednej ustalonej wielkości, sferę między Ziemią lub innym odpowiednim światem, a Hunrat. Wraz ze wzrostem populacji Hunrat zaczęliśmy przenosić dojrzałe nasiona kolekcjonerskie do wylotu kanionu. Dzięki temu możemy zapewnić nowo przybyłym bardziej przewidywalne doświadczenie związane z wymianą oraz zebrać wszystkie zasoby, jakie mogą się z nim pojawić w jednym miejscu. Okej. W przeciwieństwie do nasion ambasadorskich i nasion macierzystych, nasiona kolekcjonujące nie przeżywają aktywacji, ich rdzeń wypala się i pozostaje tylko martwa osłona. I teraz nasiona macierzyste. Niepotwierdzone przypuszczenia. Istnienie nasion macierzystych zostało po raz pierwszy zasugerowane przez Alimę na podstawie eksploatacji właściwości znanych rodzajów nasion. Alima postulowała, że proces, w wyniku którego powstały sparowane sfery, opiera się na zasadach znanych ze zwykłych wymian, przy czym różni się skalą. Według tej hipotezy dwa nasiona z macierzystego drzewa, niesione przez galaktyczne wiatry, miały znaleźć odpowiednie, podobne do siebie środowiska. Po ich znalezieniu uruchomił się proces, w wyniku którego miałoby dojść do wymiany między sobą dużych fragmentów dwóch światów. Alima zauważyła również, że umiejscowienie drzew w centrum sfer sugeruje, że wyrosły one z postulowanych nasion. Na podstawie podobieństw tych procesów zaprojektowano hipotezę, według której użycie odpowiednio przeskalowanej maszyny korzystającej z nasion ambasadorskich mogłoby doprowadzić
do wymiany całych sfer mieszkalnych. Ok, i tyle na ten temat z tej notatki. W takim razie mamy trzy typy nasion i tak jak mówią, te nasiona kolekcjonujące to było to nasiono, które nas tutaj przywiodło. Ambasadorskie to takie, które jakby wymienia dwie istoty między sobą, tak? Coś w tym stylu. No i ten, to nasiono macierzyste, które jest odpowiedzialne chyba w tym wypadku za przeniesienie tego kawałka, obstawiałbym, że Arizony albo czegoś podobnego właśnie do tego świata. Dobra, kolejna notatka. Zobaczmy to. Dobra, tu mamy strasznie długą notatkę. Okej, tu tak sobie może pobieżnie tylko zerkniemy na to. Okej, ten jest bardziej brzydki, widać, że jest bardziej groźniejszy. Chociaż w sumie ten też jest brzydki i też dopiero wygląda groźnie. Dobra. Jakieś dziwne tutaj są kosmity. Zobaczmy tutaj jakieś zapiski. O, Jesus, dobra, tego raczej nie dam rady odczytać. Pejzaż rozciągający się poza kręgiem naszej pustyni opisać można jedynie jako obcy. W oddali uniosły się w powietrzu ogromne skały. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego na ziemi. Dokładnie zbadaliśmy naszą nową okolicę w nadziei na odnalezienie drogi powrotnej do domu. Nie znaleźliśmy jej. Wkrótce odkryliśmy coś, co teraz wydaje się nam oczywiste. Nie tylko nie mogliśmy wrócić do domu, ale również nie mieliśmy dostępu do terenów poza pustynią. Co ciekawe, znaleźliśmy również źródło wody znajdujące się wysoko wśród skał oraz małe drzewo rosnące pośrodku naszego kręgu. Centralne drzewo, tak ważne dla naszego życia, było wtedy zaledwie siewką. Dobra. Czyli takie wspomnienia na temat tego, jak to tu wyglądało na początku. Kurde, nie chcę tego. Idź ty, brzydalu. I co mamy tutaj? Postanowiłem opisać wydarzenia, które dotknęły mnie, moją rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Coś tam było spokojnym, górniczym miastem, założonym przez mojego dziada, potężnym wśród czerwonych skał pustyni. Nie. Położonym wśród czerwonych skał pustyni Arizony. No, czyli bardzo ładnie zgadłem, że to Arizona. Nocą 27 czerwca 1903 roku 163, czyli 163 mieszkańców miasta, 163 mieszkańców miasta usłyszało potężną eksplozję. Wysłałem kilku robotników, by sprawdzili, czy wybuch nie spowodował żadnych obrażeń wśród ludzi lub uszkodzeń sprzętu górniczego. Po powrocie zameldowali, że huk był najprawdopodobniej gromem spowodowanym przez suchą burzę, ponieważ nie znaleźli żadnych uszkodzeń. Dopiero rankiem następnego dnia dokonaliśmy porażającego odkrycia. Nocą cała nasza górnicza osada wraz ze sporym pasem otaczającej jej ją ziemi została przeniesiona zupełnie w zupełnie inne miejsce. I nikt tego nie zauważył. No i tyle. Dobra, fajne notatki, tylko kurczę tak napisane, że ciężko to rozczytać. Do tych myślę, że sobie wrócę, ale to poza odcinkiem, bo naprawdę no jest tyle
tutaj do czytania, że no masakra, nie? To chyba by potrwało ze 3 odcinki i byłoby zapewne super, uber nudne. Okej, okay, no ale w takim razie... Co robimy dalej? Bo w sumie nie wiem. Tak, byliśmy tam, zrobiliśmy różne rzeczy, byliśmy tam w tym dziwnym miejscu na górze. Byliśmy w garażu, mieliśmy do czynienia z tym taką dziwną maszyną. Dobra, może tą 15 tam wpiszemy na tą maszynę. I zobaczymy, co ona oznacza. Może ta maszyna jakoś się tam uaktywni. Jeszcze do góry trzeba było jakoś się spróbować dostać. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Dobra, czyli z tego, co na razie wiemy... Znaczy, trochę takie chaotyczne są te rzeczy i za bardzo nie rozumie niektórych. Chociaż no już myślę, że możemy to przyjąć za taką oczywistość, jak to wszystko tutaj się znalazło, całe to miejsce, ta górnicza osada, plus różne takie właśnie fragmenty, jak chociażby ta stacja benzynowa. To jest okej, to już rozumiem, tylko że na przykład nie rozumiem, czemu są tam te 4 rasy i na jakiej zasadzie oni współpracowali ze sobą. No ale myślę, że o tym się możemy przekonać wraz z progresem, który będziemy sobie tutaj robić. Okej, okay, coś takiego. Dobra, to jest ta bazowa. Zobaczmy na zdjęcia. I musimy połączyć tak, środkowe oraz te tutaj. Chociaż nie, bo... Tutaj tej kropeczki nie ma. Coś tu chyba pokręciłem. Czyli powinniśmy to przesunąć chyba jedno w górę, czyli 3 pierwsze i potem taka 5 tutaj na środku. Dobra, spróbujemy to zrobić. Czyli te 3 pierwsze. Okej, 406, chociaż nam, z tego co widzę, nam się tutaj zmienił całkowicie ten układ. 406. No dobra, no to zapamiętajmy sobie 406. Tylko co my możemy zrobić z 406? Okej, możemy z Bąkiem pogadać. Bąk nam tu pokazywał, więc może... 400. Halo? Nic? 406. Dobra, na razie nie wiem. Chociaż ten bąk zdecydowanie nam to wskazywał właśnie gdzieś tą okolicę budki telefonicznej. Więc może coś z tego będzie. A może nie. Okej, dobra, w takim razie, jeżeli nie wiemy, co zrobić, to może zrobimy coś... coś takiego. Spróbujmy sobie przejść tutaj przez ścianę. W tym miejscu, no bo tak jak mówiłem na początku, jest to dziwne miejsce, że tutaj nic nie ma, nic nie możemy zrobić. Więc zapewne ta ściana może nas doprowadzić do jakiegoś ciekawego miejsca. Na przykład będzie to miejsce... O, no proszę. Moglibyśmy sobie tutaj górą przejść.
Okej, czyli jesteśmy na górze. Widzę kolejne zamknięte drzwi zapewne. W ogóle nie mogę z nimi wejść w interakcję, co też jest dziwne. O, dobra, mam jakiś panelik. Dobra, trzy cyfrowy, więc... 400... Ha, bingo! No i super. 406. Okay. A, dobra, jesteśmy tutaj obok tego drzewa. Dobra, no to całkiem fajny taki, powiedzmy, tutaj jest skrót do tego drzewa. Tu mamy jeszcze kolejne drzwi. I to są chyba drzwi tutaj obok tej kopuły, jak się nie mylę. Tak, dokładnie. Dobra, no to fajnie, będziemy mieli przynajmniej... nie będziemy musieli tyrać tak w kółko, żeby gdzieś tam dojść. Dobra, tu mamy jeszcze jakąś windę. Możemy jechać chyba do góry. Albo w dół. Albo nigdzie. I rozejrzyjmy się, czy tutaj jakieś wskazówki znajdziemy. Jak wiadomo, wskazówki są spoko, bo zawsze gdzieś nam mogą tam naprowadzić na przeróżne odkrycia. Na przykład tu, co my tu mamy? Mayors, okej, okay, czyli burmistrzowie tego jakże dziwnego przybytku. I mamy tutaj zapisane jakieś daty. Okej, okay, to jest ten obecny. Fairly to jest ta pani, co ma tam ten domek z białym płotem. Tego nie kojarzę, tego... To jest mąż od pani Fairly. Tak bym obstawiał. Ewentualnie jakiś, powiedzmy, przodek. Tu jest Karl Hunrad, czyli... A cała ta miejscowość jest nazwana właśnie na cześć tego burmistrza. Dobra, w takim razie jeszcze zerknijmy sobie tutaj, co jest ciekawego. Dziwna maska. Dziwne popiersie. Okej. Okay. For mayor. May all your doors stay open. Okej, czyli taki, powiedzmy, taka blokada do drzwi. Ciekawe, czy moglibyśmy to gdzieś wykorzystać. Ciekawy kompas, który chyba nie działa. I czemu on ma O zamiast W? Też ciekawe. O, a tu mamy kompas, który działa. O, jakiś napis Colorado. Colorado, ciekawe co to jest Colorado, Colorado. Co to ma wspólnego z czymkolwiek? Okej, ale widzę, że ten kompas tutaj ładnie wariuje, więc zapewne mamy tutaj do czynienia z jakimiś dziwnymi obszarami, z takim jakimś polem magnetycznym. No dobra, no i mamy dziennik, który na pewno będzie bogaty w tekst. Jakby inaczej. A, i co my tu mamy? Specjalna sesja rady. Specjalne posiedzenie rady. I tak, przedyskutowano ostateczne zatwierdzenie planu Fairly związanego ze zbliżającym się atakiem. Rada poparła plan jednogłośnie, a ja ostatecznie go zatwierdziłem. Aktualizacja informacji o stanie przygotowań. Fairly donosi, że tunel jest prawie gotowy. Tcham informuje, że Villeneuve właśnie skończyli budowę konstrukcji i rozpoczęli testy. Okej, okay. Czyli będziemy szli chronologicznie, czyli kolejny dzień? Dzień? Tak? Dzień? Chyba dzień. Rok? Chyba dzień. Chyba właśnie to chyba o dni chodzi. Specjalna ten, nikt się nie pojawił. Ustalę przyczynę nieobecności członków rady.
Najwyraźniej członkowie Rady uważają, że organizujemy zbyt wiele posiedzeń. Plan został zatwierdzony, więc od teraz będziemy spotykać się co dwa dni podczas rozmowy z Cecilem na temat jego nieobecności. Zapytałem go również o zabezpieczenie wieży. Kolejne posiedzenie Rady. Za kilka dni Cecil zabezpieczy dolny zamek nowym kodem. Cecil martwił się, że ci, którzy ocaleją, nie będą mieli dostępu do dolnej wieży, więc postanowiliśmy, że ukryjemy kod w domu Fairly i poinformujemy o tym mieszkańców podczas umieszczania ich w komorach. Kazałem mu zmienić też kod dostępowy do górnej wieży. Podpowiedź do tego kodu wskaże nasz pierwszy burmistrz. Postanowiłem zabrać ze sobą do kapsuły najważniejsze zapiski burmistrzów. Są wśród nich pierwsze dzienniki Hunrad oraz dokumenty opisujące historię naszego konfliktu z Mofongami. Przydałaby się dodatkowa kapsuła przeznaczona na historyczne dokumenty. O cholera, ale dużo zapisków. Dobra, wróćmy jeszcze do tego. Jak już czytamy, to lecimy ze wszystkim. Specjalna sesja rady. W zebraniu uczestniczył tylko Tem. Poinformował mnie, że ze względu na okoliczności pozostali byli bardzo zajęci lub nie mieli ochoty na długą dyskusję o bieżącej sytuacji. Poinformowałem go, że zawieszam regularne specjalne sesje rady i że od tej pory będziemy spotykać się, gdy zajdzie taka potrzeba. Odwiedziłem Fairly. Poprosiłem, aby zorientowała się, czy istnieje możliwość zorganizowania kapsuły na dokumenty. Ostatnie kilka dni spędziłem na zbieraniu dokumentów. Podzieliłem je na dwie kategorie. Te, które trafią do kapsuły i te, które powędrują do magazynu. Dokumenty przeznaczone do magazynu są oczywiście mniej ważne, ale mimo to warto je zachować. Zostaną przeniesione do domu Fairly. Wśród nich są książki, które wydało się nam dotąd zgromadzić. Udało nam się dotąd zgromadzić. Do rozmieszczenia w kapsułach pozostał niecały tydzień i ludzie są spięci. Zorganizowaliśmy kilka zebrań w ratuszu, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jednak bieżąca sytuacja nie ułatwia walki ze stresem, ze strachem. Fairly poinformowała mnie o ostatecznym potwierdzeniu od Havar. Jeśli Fairly nie otrzyma od niej żadnej wiadomości do końca 17141 AH, to nie będzie już odwrotu. Jest w planie Fairly pewna sprawiedliwość. Cokolwiek wyślą do nas te mofogańskie dranie, by nas wykończyć, my im to odeślemy. Kolejne zebranie. Zwołano specjalne zebranie, by omówić plan po raz ostatni. Fairly przygotowała kilka dokumentów, szkic przedstawiający broń mofangów, listę osób, które mają trafić do kapsuł oraz szczegółowy opis planu bitwy. Zostaną one przekazane odpowiednim osobom, żadnych wieści od Havar. Fairly poinformowała mnie, że jedna kapsuła zostanie przeznaczona na dokumenty historyczne, pozostałe dodatkowe kapsuły zostaną wypełnione zapasami i medykamentami na wypadek, gdyby Honrad lub Marej uległy całkowitemu zniszczeniu. Brak wieści od Havar, śmierć stoi w naszych drzwiach, niech piekło pochłonie tych przeklętych mofangów. Udaję się do komory, ten dziennik zostawię tutaj, by ci, którzy przybyli w przyszłości, poznali historię naszych ostatnich dni. No i to ciekawostka. Okej, musimy szukać jakichś wskazówek od pierwszego burmistrza dotyczącego jakiegoś kodu. Z tym, że nie wiem, co dokładnie. Może to będzie jakąś wskazówką Colorado, nie wiem, bo to jest takie, no nie pasuje w ogóle tego kompasu. I może jest to ten kompas właśnie od jakiegoś pierwszego burmistrza, no ale gdzie ten kod mam użyć, to jeszcze na ten moment niestety nie wiem. Co my tu mamy? Dobra, to sobie zostawimy na kolejny odcinek.
A w tym to już wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Do zobaczenia. Hej, hej.